Mikołaj te listy gdzieś tam przeczytał jakieś. Może nie wszystko się zgadza z tym listem, co my pisaliśmy. Święto Świętego Mikołaja to nie tylko dobry powód, by sprawić dzieciom radość prezentami, ale także okazja do krzewienia życzliwości i radości, zwłaszcza w tym tragicznym czasie wojny. Taką zasadą kierował się ksiądz Ryszard Umański z Częstochowy. Już od kilku lat spełniał on obowiązki pomocnika Świętego Mikołaja i przywozi do Lwowa dary dla dzieci Lwowskiej Bazyliki Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W niedzielę 11 grudnia najmłodsi parafianie Katedry Lwowskiej spotkali się ze świętym Mikołajem i otrzymali od niego dary. Dzieci śpiewały, opowiadały wierszyki i radośnie pozdrawiały umiłowanego świętego wszystkich pokoleń. Słodycze, zestawy do twórczości i szkoły, a przede wszystkim personalne spotkanie ze świętym Mikołajem sprawili dzieciom wiele radości. W tym roku ksiądz Ryszard Umański pomógł świętemu Mikołajowi w przekazywaniu darów dla dzieci ze wszystkich parafii dekanatu lwowskiego. A pamięta? Wszystkie dzieci? Tak. A ile tutaj było dzisiaj? A dzisiaj? Mniej chyba. A witają, zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć oddali, a witają, zawołali.